Odchudzanie na skróty, jeden dzień i kilka kilogramów. Można się odwodnić, można zrobić sobie krzywdę, choć mimo iż coraz więcej wiemy a propos skutków ubocznych, to czasami korci, aby sięgnąć po taką metodę. Jakie są cienie odchudzania w krótkim czasie? O tym w rozmowie z ekspertem, pani profesor Karolina Kędzierska-Kapuza, lekarz nefrolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Diuretyki, czyli takie substancje, które powodują, że sikam dużo więcej niż fizjologicznie powinienem. Z tyłu głowy mam nadzieję, że schudnę. Mylę się? No właśnie, jest to taki spory problem, tak, z którym ja się spotykam, bo efekty takiego działania mogą być krótko i długofalowe. Przede wszystkim takie bardzo gwałtowne odwodnienie oczywiście da efekt w postaci kilku kilogramów i często jest proponowane na przykład w salonach ślubnych. Aha. Panna młoda ma problem, żeby zapiąć się, tak, w ten swój wymarzony strój, w tą wymarzoną sukienkę. I konsultant ślubny mówi, weź furosemid, tak, jak lekarz dosłownie tak. Mówi, weź sobie, wiesz, bo tutaj jest takie leki, są tabletki, wiesz, to posikasz, no jutro będziesz miała 3 kilo mniej. Niesamowite. No więc tak konsultantki ślubne potrafią zrobić. To ja się z tym spotkałam. No i często się mówi a propos walk bokserskich, to zresztą tak. Jest środek dopingujący, diuretyk, który ma odchudzić i zredukować wagę. Niedopingujące. Oni dążą do tego, żeby przed startem mieć jak najniższą wagę startową, prawda? Aha. Rytualne ważenie, tak. To im tam daje oczywiście odpowiednią kategorię, prawda? Ale to ma efektu niestety i skutki uboczne, bo oprócz tego, że gwałtownie oddajemy bardzo dużo moczu, na przykład 3-4 litry, 5 litrów, w ciągu doby tracimy 3-4-5 kilogramów, to niestety takie działanie powoduje, że mamy bardzo niskie ciśnienie tętnicze, bo ta woda nam w ciele jest do czegoś potrzebna, prawda? Chociażby do tego, żeby krew dobrze krążyła. Czyli mamy bardzo niskie ciśnienie tętnicze, możemy zemdleć, możemy mieć zawroty głowy, możemy mieć skurcze mięśni, możemy mieć zaburzenia rytmu serca. Dlaczego te zaburzenia rytmu serca i kurcze mięśni? No bo razem z moczem wydalamy bardzo dużo sodu, który Aha. jest niezbędnym elektrolitem nam potrzebnym. I potasu, i magnezu, to wszystko tracimy z moczem. Robimy problem w gospodarce elektrolitowej, ale jeżeli ktoś pomyśli, tak. okej, furosemid, nadmiar tabletek, a równolegle popije popularnymi elektrolitami dostępnymi w aptece, one są tanie i łatwo dostępne i znowu może zapalić się taka lampka. No dobra, teraz powiedziała profesorka o tym, no to ja to tak zrobię, to i tak będę chudy. To tak nie działa. Niestety uzupełnienie tych elektrolitów, które są wydalone przez nerki w tak krótkim czasie, nie jest proste, że wypijemy sobie tam jedną czy dwie tabletki elektrolitów i będzie to samo. Niestety nie. Nie zawsze plus i minus to jest to samo. Nie zawsze. Poza tym zaburzamy bardzo poważnie również środowisko wewnątrz komórek. Nie tylko zewnątrzkomórkowe płyny, właśnie krew jest takim przykładem, tak, krąży w naczyniach, ale to doprowadza do tego, że odwadniają się komórki, na przykład komórki mózgowe. A tam już tak łatwo równowagi nie przywrócimy. I to może mieć naprawdę rzeczywiście brzemienne skutki dla naszego zdrowia. No taka panna młoda po prostu idzie do ślubu i co, nagle omdlewa? Dodatkowo jeszcze pojawia się na takim ślubie najczęściej alkohol, stres nadmierne emocje. Ilość tańca, eksploatacja organizmu. Tak, i tłumaczą sobie w ten sposób, o, pewnie panna młoda tutaj przeżywa, prawda, zdenerwowała się, nie? I dlatego, a to może być właśnie taka przyczyna, że po prostu brała leki odwadniające. Ale to nie jest jedyny sposób, które stosują różne osoby w celu szybkiej redukcji masy. To, co się jeszcze robi. Chociaż jak powiemy, to będzie instrukcja, ale traktujmy to jako ku przestrodze. Ja myślę, że to są takie fakty, które są tak zwane gdzieś przekazywane bocznie i bardzo dobrze znane. Jak więc ktoś chce, to znajdzie. Tak, dokładnie. Internet w tej chwili jest pełen takich różnych instrukcji, komentarzy, filmików. Następne takie działanie, które powoduje szybką utratę masy, to jest na przykład przeczyszczanie się. Także branie bardzo dużej ilości tabletek przeczyszczających albo wypijanie płynów przeczyszczających. Mhm. I w ten sposób również doprowadzanie do utraty tych 3-4 kg. Brzuch się robi płaski, prawda? Aha. No super. Tylko, że potem efekty są bardzo podobne do tych, jakie mamy przy braniu furosemidu. Zapaliła mi się lampka, bo kiedyś hit i absolutnie marketingowy produkt to płukanie jelita grubego? Tak. Było coś takiego. Hydrokolonoterapia? Hydrokolonoterapia, tak. To było modne. I byli zwolennicy i byli przeciwnicy. Tak, no niestety przeciwnicy wygrali, całe szczęście. Praktycznie od tej terapii się już w tej chwili nie stosuje, odchodzi się od niej, no bo wykazano efekty uboczne, tak, takiego działania. A wtedy się zachwalało, że ten kamień kołowy jest usuwany, 3 kilo od razu mniej, zdrowa flora jelitowa drugą rurą jest ci pompowana w ten otwór, o którym nie chciałbym powiedzieć, no bo to jednak przykra sprawa. I wszyscy ci, którzy byli zwolennikami, mówili, że to jest panaceum na wszelkie
dolegliwości, że cały organizm działa lepiej. Rozumiem, że chcieli zarobić pieniądze. Tak, no to było źródło jakiegoś dochodu i odpowiednia reklama i promocja sprawiła, że wiele osób temu uległo. To rzeczywiście tak gdzieś przed 10-15 lat temu było bardzo modne. No ale niestety to powoduje takie zaburzenia w mikrobiocie jelitowej, których znowu nie da się uzupełnić jakimiś wlewami czy stosowaniem probiotyków. To są tak poważne zaburzenia. Poza tym można spowodować perforację jelita, czyli pęknięcie ściany jelita. Tak? Duże zaburzenia elektrolitowe, w tym zaburzenia rytmu serca, bo jeżeli ucieka potas z organizmu skałem, tak? No to też mamy niski potas we krwi, a to powoduje, że serce zaczyna bić niemiarowo i możemy z tego powodu mieć naprawdę duże problemy ze zdrowiem i zrobić sobie krzywdę. Diuretyki, środki na przeczyszczenie, przed chwilą ta hydrokolonoterapia. Co jeszcze robią? Pasożyty też są jeszcze modne? Kiedyś było tak, że połknąłeś tasiemca i było tak, larwy tasiemca, tak. Tak. Były takie mody, tak, że właśnie będziemy połykać larwy tasiemca, czy jaja tasiemca, bardziej chyba poprawnie mówiąc. Obrzydliwie to w ogóle brzmi. Tasiemiec się wylęgnie, prawda, w jelicie i będzie zjadał to, co my jemy, prawda, i później weźmiemy sobie leki przeciwpasożytnicze i go wydalimy. No straszne, prawda? No ale czego człowiek nie wymyśli? No bardzo różne rzeczy i niekoniecznie zdrowe, a liczy się doraźny efekt. Ale chciałam powiedzieć, że stosowanie leków moczopędnych ma niestety konsekwencje odległe. Jeżeli ktoś jest uzależniony od furosemidu, od tego efektu szybkiego, zrzucania kilogramów, ma jakieś wyimaginowane obrzęki na nogach, i chce szybko się ich pozbyć, zaczyna się uzależniać od tego leku, to niestety bardzo uszkadza sobie nerki. A ten lek jest stosowany w normalnej, klasycznej medycynie na jakie schorzenia? Na choroby serca. Wtedy, kiedy mamy niewydolność serca zastojnową, co oznacza, że właśnie działa nieprawidłowo prawokomora serca, robią się obrzęki, to jest jeden z typowych objawów tej niewydolności prawokomorowej. Wtedy zmusza się ten tak jakby organizm, żeby wydalał więcej moczu, ale to oczywiście jest pod kontrolą i wyników z krwi, i kontrolą lekarską, jakie jest ciśnienie, ile tego moczu wydalonego, jaka waga. No i robi się to w sposób kontrolowany. Zwiększa się jedną tabletkę, dwie, może trzy, może znowu trzeba się cofnąć. I nie ma to takich konsekwencji, no bo jest pod kontrolą. Natomiast długofalowe efekty, jeżeli ktoś nadużywa furosemidu, to niestety jest poważne uszkodzenie nerek. Pojawia się tak zwana gąbczastość rdzenia nerki, nefrokalcynoza, wapnica nerek. W związku z tym, że furosemid stymuluje duże wydalanie różnych elektrolitów, jonów wapnia, magnezu, sodu, potasu i piramidy nerkowe, po prostu mówiąc kolokwialnie, przenikają wapniem. Sztywnieją i wapnieją. I bardzo dobrze to widać w USG. Miałam takie osoby na oddziale, jeszcze jak pracowałam na oddziale nefrologii, rzeczywiście z nefrokalcynozą. Przy takim porządnym wywiadzie, dokładnym, jak już tak szczerze sobie rozmawialiśmy, to często zdarzało się, że taka była właśnie przyczyna. Ktoś nadużywał leków moczopędnych. Odchudzanie z jednej strony, ale wokół furosemidu pojawiają się także informacje o tym, że jeżeli lubisz wypić kilka głębszych, to na drugi dzień kaca być może dalej będziesz miał, ale będziesz wyglądał dobrze. Wory pod oczami znikną, no i to takie napęcznienie alkoholowe po nadużyciu nie będzie ci doskwierało. No właśnie. No właśnie. No i pytanie o tę grupę pacjentów. Już waga go w ogóle nie interesuje, bo jeżeli kilka głębszych, to najczęściej na diecie nie jest. Ale na drugi dzień chce dobrze wyglądać i również sięga po furosemid, świeżo po piciu. No to tym bardziej pogłębia sobie zaburzenia jonowe, prawda? No bo w sytuacji, kiedy się nadużyło alkoholu i ma się tak zwanego popularnego kaca, to dobrym rozwiązaniem jest po prostu wypijanie większej ilości wody, zastosowanie sobie elektrolitów czy płynów wieloelektrolitowych z magnezem, tak, uzupełnienie tego wszystkiego, a nie branie furosemidu, który doraźnie zmniejszy obrzęk, a tak naprawdę pogłębi stan odwodnienia organizmu, bo alkohol działa moczopędnie. To mamy dla tych, którzy myśleli, że to będzie dobry powrót do formy, ale są też tacy, którzy przed piciem stosują furosemid, bo myślą sobie, pokonam kolegów, szybciej będę wydalał, a więc te stężenie alkoholu w mojej krwi będzie mniejsze niż u Kazika, Wacława czy innego współbiesiadującego ze mną. No to od razu powiem, że to nie działa. Tak naprawdę metabolizm alkoholu zależy od tego, jaką mamy wątrobę. A to jest oczywiście dziedziczne. Są osoby, które bardzo szybko metabolizują alkohol. I tu uwaga, te osoby rzeczywiście czują się świetnie, mogą wypić więcej niż kolega Staszek, tak? Tak. Natomiast te osoby łatwiej się uzależniają, ponieważ one nie mają przykrych efektów ubocznych kasa, tak? Który jednak nas troszkę powstrzymuje, żeby nie robić tego kolejny raz i kolejny. Oczywiście później rozwija się tolerancja, objawy kaca są coraz mniejsze, a szczególnie osób, które tak zwane dobrze
i szybko ten alkohol przetwarzają. Mają taką wątrobę. I są osoby, które mają wolniejszy metabolizm alkoholu. Też się z tym rodzimy. I tacy są na przykład Azjaci. Oni mają taki typ metabolizmu, który się dziedziczy w tej rasie, że alkohol metabolizuje się wolniej. I oni łatwiej mają, szybciej się upijają, mają większe objawy kaca i dlatego nie piją takiej ilości alkoholu, jak niektóre nacje europejskie. Cóż zrobić? Kto jest bez winy? Niech i tak dalej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ku przestrodze, kolejny odcinek, jak to zwykle w naszym studiu. Zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy także do udostępniania tego kanału, zachęcamy także do wizyty w mediach społecznościowych pani profesor. Zapraszam. Jaki adres? Doktor Cukrowa Królowa na Instagramie. Tak jest, można tam także spojrzeć i zachęcam do tego, żeby sugerować również, jakich tematów należy tutaj oczekiwać, o czym chcielibyście posłuchać, piszcie.